30-lecie działalności świętowała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Z tej okazji przygotowano uroczystą galę w siedzibie Izby. Organizacja powstała, aby zrzeszać przedsiębiorców ze Słupska i okolic. Jej głównym celem jest pomoc w rozwijaniu biznesu. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa oficjalnie rozpoczęła działalność wiosną 1993 roku. 31 maja 1993 roku w wyniku przekształcenia oddziału Słupskiego Gdańskiej Izby Prywatnego Przemysłu i Handlu powstała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Wielką rolę odegrali w tym Stanisław Staniuk, pierwszy prezes Izby, będący również jednym z twórców Krajowej Izby Przemysłowo-Handlowej i Gdańskiej Izby Prywatnego Przemysłu i Handlu, Eugeniusz Helski, Michał Korganowski, Elżbieta Wawiszczewicz, Władysław Klimowicz, Antoni Szreder. Jak przystało na jubileusz, nie zabrakło prezentów i życzeń. Był oczywiście także tort urodzinowy. Słowa uznania dla wieloletniej działalności słupskich biznesmenów wyrazili licznie zaproszeni goście. My naprawdę wiemy, kto pomaga rozwijać miasto słupsko gospodarczo i ekonomicznie i tak trzymać. Chciałam podarować Wam trzy kamieniczki z Łatwotoczynie, ponieważ te dwie nie są własnością miasta. Natomiast ta jest jednak własnością miasta, a to symbol. Wojtek Stefaniec zrobił kapitalną grafikę pokazując pewne zabytki Słupska. One trzy ocalały. Tak jak Izba po różnych reformach jedna ocalała i trwa. Życzymy sukcesu, bo siła Słupskich Przedsiębiorców to jest także siła miasta. Punktem kulminacyjnym jubileuszu było wręczenie aktów nadania honorowego członkostwa Izby. Otrzymali je Władysław Staniuk, Marek Bączkiewicz oraz Ryszard Kwiatkowski. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, chociaż swoją działalność rozpoczęła w latach 90., czyli po zmianie ustroju, tradycje ma znacznie starsze. Pierwsza tego typu organizacja na terenie miasta powstała na początku XX wieku. W 1916 roku swoją siedzibę miała przy Alei Sienkiewicza 19, czyli w obecnym budynku Izby. Po wojnie w mieście powstała Organizacja Polskich Przedsiębiorców. Jej działalność zamknęły władze komunistyczne. Remontowana i przebudowywana droga Słupsk-Ustka miała być w pełni otwarta już w Mikołajki, jednak kierowcy muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Plany drogowcom pokrzyżowała pogoda i musimy jeszcze poczekać. Nowy termin zależy od poprawy warunków atmosferycznych i wstępnie został określony na rok 2024. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w razie poprawy pogody wykonawca będzie próbował jeszcze w grudniu zakończyć najważniejsze prace. Kierowcy muszą jednak liczyć się z utrudnieniami, a na niektórych odcinkach z ruchem wahadłowym kierowanym ręcznie. To już kolejne przesunięcie terminu oddania drogi krajowej nr 21. Pierwotnie trasa Słupsk-Ustka miała być gotowa w czerwcu 2022 roku. Koszt inwestycji to 123 miliony złotych. W jej ramach odnowiona została nawierzchnia drogi, powstały cztery ronda, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe oraz nowa sygnalizacja świetlna. 26-letni podpalacz ze Słupska zamiast do więzienia trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Krystian B. podpalił w ubiegłym roku 21 aut. O umieszczeniu słupszczanina w zakładzie zamkniętym zdecydował sąd. Wcześniej opinię w tej sprawie wyrazili biegli. Uznali oni, że 26-latek jest niepoczytalny. Prokuratura oskarżyła Krystiana B. o podpalenie 21 samochodów na słupskich ulicach. Postawiono mu łącznie 14 zarzutów. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale z uwagi na chorobę nie chciał mówić o motywach działania. Do serii podpaleń doszło jesienią ubiegłego roku. Policja przez kilka tygodni szukała sprawcy. Został zatrzymany, gdy próbował opuścić kraj. W jego zatrzymaniu pomogły m.in. nagrania z monitoringu. W związku z niepoczytalnością podejrzanego sąd zdecydował także o umorzeniu postępowania wobec 26-latka. Rekordową dotację w kwocie 131 milionów złotych na organizację transportu publicznego otrzymał powiat słupski. Pieniądze mają zapewnić funkcjonowanie komunikacji nawet na następne 10 lat.
Samorząd otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Powiat planuje rozwój transportu. W planach m.in. są nowe kursy PKS, w tym relacji Słupsk-Łeba, a także dodatkowe na terenie powiatu słupskiego. Siatka połączeń ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców i skomunikowanie terenów do tej pory wykluczonych. Starosta, w którego obowiązkach jest m.in. organizacja transportu na terenie powiatu, od kilku lat systematycznie rozwija transport. Od kilku lat wprowadzane są nowe kursy i dodatkowe tzw. wozokilometry. Jedną z nowinek były na przykład kursy wakacyjne. Odnawiany jest także stale tabor słupskiego PKS-u, którego właścicielem jest powiat. Obecnie samorząd czeka także na rozpatrzenie wniosków z Krajowego Planu Odbudowy. Samorząd zawnioskował o dofinansowanie do zakupu 15 nowych autobusów hybrydowych. Słupskie organizacje pozarządowe spotkały się na wspólnej wigilii. Spotkanie było wyjątkowe, bo większość w nim uczestniczących osób to wolontariusze i osoby zaangażowane społecznie w pracę na rzecz innych. W tym roku aula Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie tradycyjnie mają miejsce spotkania świąteczne organizacji pozarządowych, dosłownie pękała w szwach. Atrakcji dla tych, którzy przyszli, nie zabrakło. Przygotowaliśmy jak co roku i robótki ręczne, i muzycznie będzie, i poczęstunek, i prezenty. Oczywiście podczas świątecznego spotkania nie mogło zabraknąć życzeń i dobrych słów. Tych wobec organizacji społecznych działających w mieście nigdy nie jest za wiele. Wykonują one bowiem wiele pożytecznych działań na rzecz mieszkańców. Nasze organizacje naprawdę w każdej dziedzinie sprawdzają się, są eksperckie i robią fantastyczną pracę, której absolutnie myślę, że żaden urząd w żadnym mieście nie byłby w stanie bez nas robić. Ja zawsze to podkreślam, to nie jest tak, że miasto daje pieniądze dla organizacji pozarządowych. To organizacje pozarządowe wyręczają władzę każdego miasta w realizacji zadań. Podczas spotkania świątecznego także wspólnie śpiewano i zdobiono choinkę. Nie zabrakło również prezentów. Rozpoczęło się wyburzanie budynków po przedsiębiorstwie rybackim Korab w Ustce. W tym miejscu powstanie baza serwisowa i operacyjna morskich farm wiatrowych PGE Baltica. Na razie na teren budowy wjechał pierwszy sprzęt. Prace nabiorą rozpędu w najbliższych tygodniach. Jak zapewnia PGE Baltica, prace przy bazie na pewno nie będą uciążliwe dla mieszkańców i turystów w sezonie. Baza, która powstanie w porcie, będzie obsługiwała morskie farmy wiatrowe, które powstaną kilkadziesiąt kilometrów od Ustki. Stąd wypływać będą statki serwisowe. Maksymalnie będzie ich stacjonować 5. W Ustce powstanie magazyn części zamiennych oraz centrum szkoleniowe. Prace w bazie znajdzie kilkadziesiąt osób.